Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zapraszam Was na kolejne, piąte już wydanie czytania, pytanie do kart. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za zaufanie, za pytania, które mi wysyłacie. Proszę Was o otwartość, dlatego że ja oczywiście odpowiadam na Wasze pytania, czy staram się odpowiadać na Wasze pytania poprzez karty, natomiast czasem ta odpowiedź może przybrać nieco inny kurs niż być może się spodziewamy, czy tego oczekujemy, dlatego proszę Was o otwartość, o zachowanie pewnego dystansu. Pamiętajcie, że ja czytam energię kart na dzień dzisiejszy i ona może ulec zmianie. Warto się otworzyć na to, co przychodzi, i przyjąć to z pewną otwartością, prawda? Pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznia, karty pokazują potencjał i my coś z tym potencjałem możemy zrobić. Dobrze, nie przedłużam, zaczynamy od Dagmary. Dagmaro, dzień dobry, dziękuję Ci za pytania. Mamy tutaj dwa pytania od Ciebie. Najpierw pierwsze pytanie. Kasiu, odezwał się do mnie mój ex Szymon i zaproponował spotkanie. Czy może to być mój partner docelowy, czy tylko partner do romansu? Najpierw wyciągnijmy zwierzątko dla Ciebie, Dagmaro. Zobaczmy, co tutaj, jakie zwierzątko do nas przyjdzie. Flaming. Otwórz się na to, co pomiędzy. Przeczytamy sobie z książeczki, co nam ta karta mówi. Numer 9. Numer 9 to jest zamykanie. Zamykanie tego, co było. Zamykanie przeszłości. Zamykanie pewnych rozdziałów. Więc być może coś nie jest zamknięte z Szymonem. To chce się domknąć. I być może otwiera się nowa przestrzeń. Co ona oznacza, ta nowa przestrzeń? Ja tego nie wiem. Zobaczymy, co powiedzą karty. Równowaga jest stanem naturalnym dla flaminga, który widzi zarówno to, co było, jak i to, co będzie, zachowując nieustraszoną postawę w obliczu niepewności. Możesz czerpać wiedzę z przeszłości i planować przyszłość, która dopiero nadejdzie, jednak nie opieraj się wezwaniu flaminga, by być w pełni obecnym w teraźniejszości, gdzie przydarza się prawdziwa magia. Jedną nogą tkwisz jeszcze w życiu, które zostawiasz za sobą, a drugą już w przyszłości. W miarę jak zaczynasz żyć życiem zgodnym ze swoimi najwyższymi intencjami, trzeba pogodzić się z faktem, że w żadnym z nich nie uczestniczysz w pełni. Zatem zaakceptuj co pomiędzy. Przybycie ducha flaminga to znak, że rośnie Twoja kreatywność i pojawiają się przed Tobą nowe możliwości. Utrzymaj równowagę umysłu, ponieważ musisz się wiele dowiedzieć i nauczyć, zanim zaczniesz realizować swoje nowe plany. I musisz oczywiście, w cudzysłowie, wszystko jest Twoim wyborem. Zaufaj tej chwili oraz samemu sobie, przyswajając to, co widzisz, bądź świadom wszystkiego, czego doświadczasz w tym międzyczasie. Przesłanie ochronne. Jeśli czujesz zdenerwowanie i brak pewności, przestań się zamartwiać przeszłością i przyszłością. Zamiast tego bądź świadom chwili obecnej i utrzymaj równowagę, ponieważ to właśnie w niej pojawia się kreatywność. Twórczość jest Twoim przyrodzonym prawem. Jeśli jednak poruszasz się zbyt szybko, próbując uniknąć dolegliwości związanych z przemianą, możesz przegapić wspaniałe możliwości, jakie się przed Tobą otwierają lub już przed Tobą stoją. Przeszłość może nas wiele nauczyć. Planowanie też ma swoje zalety, jednak teraz chyba straciłeś równowagę. Być może zbytnio zatraciłeś się w tęsknocie za tym, co było, albo za bardzo niepokoisz się tym, co może przynieść Ci przyszłość.
Masz czas, by wszystko starannie zaplanować. Póki co, nie ruszaj się i wiedz, że właśnie teraz Duch jest z Tobą, pomagając Ci współtworzyć Twoją rzeczywistość. W swoim czasie dowiesz się, jaki powinien być Twój następny krok. Odpręż się i zachowaj spokój oraz równowagę, przekształcając każdy niepokój w wiarę i zaufanie, że wszystko potoczy się tak, jak powinno. Więc tutaj oczywiście to może być takie przesłanie do jeszcze innych sfer Twojego życia, Dagmaro, ale tutaj chodzi o to, żeby zachować równowagę. W tej sytuacji, w tej relacji, czymkolwiek ona teraz jest, jakkolwiek się przejawia, warto zachować tą równowagę, czyli być tu i teraz. Być świadomym tego, co się w niej dzieje w tym momencie. Można powracać do przeszłości, bo oczywiście ona ma jakiś wpływ na to, co dzieje się teraz, ale nie chodzi o to, żeby się trzymać tego, co było, tylko w pewnym sensie wyciągać z tego wnioski i te wnioski być może będą potrzebne w teraźniejszości, natomiast niekoniecznie przekładać to doświadczenie, które się wydarzyło, na teraźniejszość, prawda? I tak samo, jeśli chodzi o przyszłość. Można patrzeć ku przyszłości, można być otwartym na przyszłość, ale pamiętać o tym, że ja dzisiaj, w tym momencie, tą przyszłość kreuję. Czyli być tu i teraz i zachować pewną równowagę w tej relacji. Myślę, że to jest ważne. Ale zobaczmy dalej. Zobaczmy, co tutaj się nam pojawi. O, jakie ma zamiary Szymon? Jakie masz zamiary Ty? Dobrze. Jak to się będzie rozwijać? Jak to się będzie rozwijać? Czyta mój partner romansu, czyta mój partner docelowy. Tutaj jest powrót w tej sytuacji. Tutaj jest powrót tej sytuacji, bo rzeczywiście jest jeszcze coś do dokończenia. Tak jak mówiłam, mamy kartę sądu ostatecznego, a karta sądu ostatecznego jest związana z karmą, więc tutaj jeszcze jest coś do oczyszczenia, jest coś jeszcze do zrozumienia, prawda? Tutaj myślę, że Szymon może się pojawiać z pewną intencją, bo pokazuje mi się jako paś kielichów, czyli jest tutaj świeża energia, bo każdy paś to jest świeża energia. On przychodzi z czymś świeżym. Mam wrażenie, że pracował nad sobą bardzo mocno i czy był tego świadom, czy nie, zadziała się jakaś, pojawiła się nowa energia i on z tą energią do Ciebie przychodzi. Ja mam wrażenie chęci jakiejś komunikacji, rozmowy. Ale otworzyć się na to, co jeszcze może przyjść, bo myślę, że tutaj coś chce być dokończone. Ta sytuacja pomaga Tobie wyjść z jakiejś izolacji, z jakiegoś zatrzymania, bo mam wrażenie, że jeszcze się czegoś trzymasz i nie chodzi koniecznie o tą relację, choć może tak być. Może być tak, że w tym spotkaniu, poprzez to spotkanie okaże się, że Ty czegoś się w tej relacji trzymałaś. Jeszcze może trzymałaś się tej relacji nawet nie wiedząc o tym, a to ciągle działało z Twojej podświadomości. I mam wrażenie, że to spotkanie pomoże Ci to dostrzec i zobaczyć pewną blokadę, która jest w Tobie, czyli jest, bo karta 8 mieczy pokazuje takie zablokowanie się spowodowane postrzeganiem czegoś, więc
możesz zrozumieć, że to, co postrzegałaś, było na przykład jakoś uwarunkowane, niekoniecznie to, co widziałaś, okaże się w cudzysłowie prawdą, mam wrażenie, że coś dostrzeżesz dzięki temu spotkaniu i to spotkanie prowadzi do harmonii. Tu mamy 6 kielichów, czyli oczyszczenie przestrzeni między Wami, ale również to wpłynie na takie uzdrowienie czegoś głębszego. 6 kielichów często wskazuje na dzieciństwo, na wewnętrzne dziecko, więc tutaj coś się układa, nie tylko oczyszcza się coś w Waszej relacji, ale też ma to jakieś głębsze znaczenie, czyli to spotkanie prowadzi do jakiejś harmonii. Może też z tego wyłonić się nowa wizja Waszej relacji lub nowa wizja miłości i to może potrwać chwilę. Tu się coś chce zharmonizować i tak, w rezultacie mamy, bo tak, pierwsze pytanie to jest w ogóle też bardzo ciekawe. Czy może to być Twój partner docelowy? Mamy 10 kielichów, 11-11 mi się pojawiło, więc rzeczywiście ta osoba może być na Twojej ścieżce. To jest odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie i czy to tylko partner do romansu? Przepraszam, do romansu. Tutaj mamy 20. Więc mamy zakończenie czegoś i wejście w coś nowego. Czyli mamy i koniec, i początek. Mamy oczywiście 10 kielichów, co wskazuje na spełnienie, na harmonię, na poczucie szczęścia. Mamy koło fortuny, czyli wchodzimy w nowy cykl, wchodzimy w ten nowy rozdział, przekręcamy tym kołem do przodu. Nie wykluczam tego, że rzeczywiście tutaj może być tak, że jesteście sobie jakoś przeznaczeni, cokolwiek to oznacza, ale może być też tak, że te karty mówią o tym, że to spotkanie prowadzi do uzdrowienia, do przerobienia jakiejś lekcji karmicznej, do jej zamknięcia i w rezultacie pojawia się poczucie harmonii i wejście w ten nowy cykl. I teraz ja nie wiem, czy tutaj będzie to razem, czy niekoniecznie. Ja mam wrażenie, że Ty dostrzeżesz jakiś ukryty aspekt w sobie. U Szymona pojawi się więcej mocy. To też, ja mam takie wrażenie, że on się od czegoś uwalnia i automatycznie wchodzi w moc. Podobnie Ty otwierasz się na nową ścieżkę i może być tak, że Wy tutaj razem zaczynacie działać w tym samym kierunku, idziecie w tym samym kierunku. Nie wykluczam tego. Nie wiem, czy to będzie Twój partner docelowy. Można by było tak powiedzieć, patrząc na te dwie karty. I ja mam tutaj pozytywne odczucia. Na pewno to spotkanie, znaczy na pewno, mam wrażenie, że to spotkanie doprowadzi do czegoś pozytywnego, do odkrycia czegoś, co jeszcze nie jest widziane, do harmonii. Wejście w nowy cykl, zdecydowanie, dla Was obydwojga i może być tak, że, chcę powiedzieć, w końcu ruszacie w tym samym kierunku. I może być tak, że robicie to razem, razem. Celebrowanie, świętowanie, spotkanie, ponowne spotkanie, pojednanie. Tak. Wyzbycie się iluzji, zrzucenie ciężaru, oczyszczenie czegoś. Dużo czwórek pojawia się w Twoim czytaniu. Sprawdź sobie 4, 4, 14 również. Czyli czwórka to jest struktura i ta struktura jest dobra, ale czasem trzeba wyjść poza tą strukturę, żeby coś zmienić. 1-4-1, czyli daje ten nowy początek w ramach tej struktury lub też ja to odbieram bardziej jako właśnie stworzenie nowej struktury, więc nie wykluczam tego, że będziecie tworzyć nową strukturę. Tutaj
To spotkanie prowadzi do harmonii. Dobra, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, Dagmaro. Dostałam propozycję kursu, a potem ewentualnej pracy w branży IT, programowanie. Czy powinnam skorzystać, czy zmiana branży mi posłuży? Zobaczmy to. Zobaczmy to. No więc tutaj znowu nam się pojawia karta sądu ostatecznego pod spodem talii, więc tutaj też w sferze zawodowej wchodzisz w nowy cykl, masz również kartę śmierci, czyli zadziewa się jakaś transformacja i teraz mam wrażenie, że tutaj to jest dla Ciebie coś nowego. Bardzo ciekawe, jak te dwie karty się ułożyły obok siebie. Mamy kartę gwiazdy, czyli karta gwiazdy niesie ze sobą nowy początek, nową nadzieję, otwarcie się na nową przestrzeń, uzdrowienie, spełnienie marzeń. A karta głupca to jest ten nowy początek, podjęcie się pewnego ryzyka. I obydwie te karty mówią mi, że ta nowa sposobność może być dla Ciebie fajną szansą, że to niesie ze sobą pozytywną zmianę. Nie wiem, dlaczego słyszę takie słowa, tylko trzeba się na to otworzyć. To może wymagać takiej głębszej refleksji, czyli zanim podejmiesz tą decyzję, przyglądnij się temu, co jest w Tobie, jakie motywy Tobą tak naprawdę kierują, skąd pochodzą, czym są, czego Ty naprawdę chcesz. Jeżeli wybierasz zaangażowanie się w to, to jakie są motywy tego, skąd pochodzą, czy to pochodzi z takiego prawdziwego przekonania, czy z lęku? Jeżeli nie, jeżeli nie będziesz chciała się angażować, to też przemyśleć motywy, skąd to pochodzi. Bo to jest taka decyzja, która mam wrażenie, że zaważy na pewnym etapie Twojego życia w najbliższej przyszłości. Ok. Więc zagłębić się w siebie i wybrać w zgodzie ze sobą. Myślę jednak, że to niesie ze sobą coś przełomowego, ta wieża. I to daje Ci perspektywę stabilności, poczucia bezpieczeństwa, takiej pracy zawodowej, która będzie Cię rozwijać w dłuższej perspektywie. Tak ja to widzę, bo eremita taki jest. Natomiast znowu rozważyć to,
z dłuższej perspektywy, czego ty chcesz w dłuższej perspektywie i czy to jest w zgodzie z tą dłuższą perspektywą. Ok? Ja tutaj to odbieram raczej jako przestrzeń pozytywną i niosącą ze sobą potencjał. Zwłaszcza, że mamy tego eremitę, który wskazuje na tą długoterminowość, długoplanowość, stabilność i mamy pazia kielichów, który otwiera się na swoje marzenia i niesie ze sobą taki potencjał na spełnienie emocjonalne. Jeśli chodzi o finanse, to myślę, że tutaj jest dobry znak w tej karcie śmierci, bo karta śmierci sugeruje odcięcie się od problemów finansowych, zakończenie czasu, w którym były niedostatki, braki. No i mamy jeszcze trzy kielichy w rezultacie, czyli tutaj mamy świętowanie, celebrowanie, tworzenie wspólnoty, praca w grupie, więc tutaj mogą się pojawić nowi ludzie w Twoim otoczeniu. Mogą wnieść coś nowego do Twojego życia, tak samo jak Ty możesz wnieść coś nowego do ich życia. Tutaj widzę ten rozwój, pomnażanie swoich kontaktów, swoich znajomości. Także ja tutaj raczej przeczuwam, odczuwam pozytywne wibracje. Wyciągnijmy jeszcze. To jest tak, jakby Ci to przynosiło przełom w życiu. I masz jeszcze taką kartę, 34. Naucz się, jak radzić sobie z kryzysem, czy z trudnymi sytuacjami, ze spokojem i z odpornością. Poszukuj balansu, bo to jest jakby wyższe niż poszukiwanie ekstremów. Są lepsze drogi radzenia sobie z konfliktem niż negatywne emocje. No właśnie, czyli tutaj jest taka karta dla Ciebie jeszcze. Nie wiem, czy to się dotyczy akurat spraw zawodowych, ale... No i mamy realizację. Myślę, że to może się odnosić bardziej do pierwszego czytania, a to raczej bym powiedziała, że... Z samoświadomością przychodzi realizacja. Wiedza jest mocą. Przeegzaminowanie Twojej roli w tej sytuacji jest ważne. Czyli tutaj myślę, że to się może odnosić do czytania poprzedniego, czyli jak zwrócić uwagę na to, jak Ty stworzyłaś tą sytuację, która się zadziała na przykład z Szymonem już chwilę temu, to Ci może dać nowe spojrzenie na siebie i na to, co kreujesz z podświadomości, ale tutaj można się też przyjrzeć właśnie Twojej roli w tej sytuacji zawodowej, czyli jaką Ty chcesz mieć tutaj rolę, jakie są Twoje intencje, jakie są Twoje motywy. No i to jest wszystko, co ja dla Ciebie mam. Dagmaro, dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę, trzymaj się cieplutko, życzę Ci powodzenia, do usłyszenia następnym razem, pa pa. Dobrze. Kasia. Dzień dobry, Kasia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pytanie. Kasiu, Twoje pytanie. Kasieńko, będąc na życiowych rozdrożach, chciałabym poprosić Ciebie o zadanie pytania. Co moi przewodnicy duchowi chcą mi przekazać? Całuję i ściskam. Dobrze, Kasiu. Już patrzę sobie pod spodem talii, masz 6 mieczy. Czyli to jest taka karta, która zachęca do harmonii. Idź w stronę harmonii, idź w stronę
tego, co niesie ze sobą pewien spokój. Poszukuj tego, cokolwiek to może dla Ciebie oznaczać. To jest taka karta, która sugeruje wpłynięcie na spokojniejsze wody. Może też oznaczać jakąś podróż. Więc jeżeli pojawi się jakaś sposobność na podróż, na podróżowanie, to bym zdecydowanie to rozważyła. Ok? Tu będzie jakiś rozwój, słuchaj. Masz 8 buław. To jest rozkwit, znowu karta podróży. Więc zdecydowanie może jakaś podróż, ale niekoniecznie. Tutaj może chodzić po prostu o to, że wchodzisz w taki czas rozkwitu, bardzo dynamicznego, bardzo szybkiego. Będzie dużo kolorów, będzie dużo barw, będzie się dużo działo, będzie tęcza. No i idziesz w stronę, słuchaj, momentu przełomowego w życiu. Masz 9 monet, a to jest poczucie własnej wartości, zrozumienie swojej niezależności, samodzielności, zrozumienie tego, że Ty kreujesz obfitość i mam wrażenie, że idziesz w stronę obfitości finansowej. Tutaj może się pojawić jakaś szansa, jeśli chodzi o pracę. O pracę. Może manifestujesz nową pracę, nowe przedsięwzięcie, nowy projekt, może jakiś awans, może będziesz chciała założyć swoją własną działalność. Cokolwiek to jest, może jakaś inwestycja, to myślę, że to niesie ze sobą duży potencjał. Zostawiasz to, co było fałszywe za sobą, zostawiasz iluzję za sobą i bierzesz sprawy w swoje ręce, bierzesz życie w swoje ręce, stajesz się dla siebie autorytetem, stajesz się w pełni odpowiedzialna za swoje życie. Okay? Widzisz głębiej, widzisz szerzej, widzisz jasno, cały czas poszukujesz jasności, jeżeli nie widzisz tej jasności, jeżeli nie widzisz klarowności, widzisz też wszystko to, co symbolizuje diabełek, tak? Jesteś w stanie to zobaczyć, jesteś w stanie to dostrzec. Myślę, że będziesz rozpoczynać, czy rozpoczynasz, bo wiadomo, że w tej sferze energetycznej nie ma czegoś takiego jak czas, ale rozpoczynasz nowy etap w swoim życiu, manifestujesz coś nowego i to jest powiązane z Twoją mocą. Może być tak, że będziesz się uczyła czegoś nowego, będziesz rozwijać jakiś talent, będziesz zdobywać nowe umiejętności, może będziesz się podejmować jakiegoś kursu, może będziesz się podejmować właśnie nowej pracy, ale myślę też, że w miłości się pokazuje słońce. Ten ból, ta krzywda, to rozczarowanie, to będzie znikać, to będzie odchodzić, jeżeli byłaś w relacjach, czy jesteś w relacjach, które zawierają w sobie energię trzecie. Czy to było zapraszanie osób trzecich, w taki czy tak czy inaczej, do relacji. Czy to były tak zwane trójkąty miłosne, czy to była ingerencja osób z zewnątrz, która gdzieś zaburzała harmonię. Czy to były jakieś uzależnienia, nałogi? To znika i pojawia się słońce. Pojawia się słońce. Myślę, że nie wiem, jaka jest teraz Twoja sytuacja w miłości, w relacji, ale jeżeli nie jesteś w relacji lub też tutaj zadziewa się jakaś transformacja w Twojej relacji, to manifestujesz kogoś o ogromnej mocy. To jest ten mag i cesarz, mędrca. Przyciągasz to, czym jesteś sama. Myślę, że tutaj będzie się pojawiał ktoś, tak jak mówię, mędrca, ktoś dojrzały, ktoś, kto jest w mocy, ktoś, kto przeszedł swoją drogę. Tak, tutaj mi się pojawia takie też, zwłaszcza w tym cesarzu, takie jakby manifestacja najgłębszego pragnienia. O, tak bym to nazwała. Manifestacja najgłębszego pragnienia. Ta osoba też Ciebie manifestuje. I spotykacie się ze sobą, że tak powiem, w połowie drogi. Jesteście w stanie stworzyć coś z dojrzałością, z poziomu dojrzałości, z mądrością, być może będziecie tworzyć coś razem. Tak.
Zobaczmy, jakie. Zobaczmy. Czego pragnie Twoja dusza? Introspekcji w tym momencie, wyciszenia, połączenia ze sobą, wiary, ufności i otwarcia się na nowy początek. Oczyścić serce, zostawić to, co już nie służy, otworzyć się na nową przestrzeń. Bo idzie w Twoją stronę zmiana. Idzie w Twoją stronę zmiana. Może to być związane z dokonaniem pewnego wyboru lub z podjęciem decyzji. W miłości kończy się kierowanie podświadomymi wzorcami. Lekcje karmiczne zostają przerobione. Ta przestrzeń jest oczyszczona, dlatego może pojawić się ktoś. Proszę bardzo, mamy tego króla monet. To może być ktoś spod znaku Ziemi, czyli byk, koziorożec, panna, niekoniecznie, to nie musi być ten znak, to może być ktoś o takiej energii, a tutaj mamy ugruntowanie, tutaj mamy solidność, tutaj mamy stabilność, poczucie bezpieczeństwa, chęć włożenia wysiłku w relacje, długoterminowość, lojalność, także super, tutaj ktoś się manifestuje. Również będą się poprawiać finanse, sprawy zawodowe tutaj. Stoisz przed czymś nowym. Cokolwiek było w Twojej sferze kariery, to też się kończy. Cokolwiek to może dla Ciebie oznaczać i otwierasz się na nowe. Będziesz wchodziła w coś nowego, otwierasz się na nową podróż, będziesz coś eksplorować. Może to jest w większej zgodzie z tym, kim jesteś teraz. Może to jest coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale najpierw się trzeba pożegnać z tym, co było. Z tym, co było. To może przyjść nieoczekiwanie. To Cię może zaskoczyć. Jeżeli zadzieje się jakaś sytuacja, ta wieża, jeżeli zadzieje się jakaś sytuacja, która może Ci się wydać trochę negatywna w sprawach zawodowych, to miej w sobie otwartość, bo to Cię prowadzi do czegoś lepszego. Może też ta wieża oznaczać to, że tutaj właśnie zadziewa się ten przełom i Ty zostawiasz te wzorce, które były w Tobie, kierowały Tobą w tych sprawach zawodowych, to zostawiasz. To zostawiasz i pojawia się coś, co będzie dla Ciebie takim potencjałem na spełnienie. Cokolwiek będziesz robić w przyszłości, najbliższej, to niesie ze sobą większe spełnienie na poziomach emocjonalnych. Tak. Rada dla Ciebie, 9 kielichów. Otwórz się na swój potencjał, otwórz się na spełnienie, otwórz się na spełnienie marzenia, bo to się manifestuje w Twoim życiu. I działaj ze swoją mocą, ze swoją niezależnością. Rozpoznaj to. Myślę, że będziesz się stawała częścią jakiejś grupy, choć nie wiem, co to może oznaczać, ale czuję jakoś sporo ludzi wokół Ciebie. Czuję Cię też przemawiająco, tak jakbyś przemawiała gdzieś do kogoś, jakoś. Może do jakiejś większej grupy ludzi. To może być związane z tym, w jakim kierunku idziesz. Zobaczmy, jakie zwierzątko się pojawia dla Ciebie. Koala, duch ma plan, czytajmy, numer 19. W swoim naturalnym środowisku koala wolno przemieszcza się po gałęziach drzew eukaliptusowych, leniwie przeżuwając liście i przypominając nam, że życie to nie wyścig ani rywalizacja. Pościg za każdą błahostką może uniemożliwić nam dostrzeżenie, że już mamy wszystko, czego nam potrzeba, i że duch jest zawsze blisko, zsyłając nam dary, które są nam niezbędne. Zostałeś poproszony, byś uwierzył, że idąc wolno, z wiarą we wszechobecną obfitość
i zawierzając swoje życie sile większej niż ty sam, będziesz w stanie doświadczyć manifestacji swojego pragnienia. Gdy siedzisz spokojnie, bez pośpiechu, ciesząc się bogactwem, jakie masz do dyspozycji, zaczynasz promieniować radością i obfitością, których poszukujesz. Duch jest przy tobie, by pomóc ci odkryć szczęście, przyjemność i zadowolenie, czyli wszystkie dary, które są i zawsze będą twoje. Zaufaj planowi, jaki duch ma wobec ciebie i uwierz, że jesteś kochany i ceniony. Radość i obfitość. Właśnie, to jest to. Radość i obfitość. Przesłanie ochronne. Czy czujesz niepokój i podejrzliwość wobec świata? Może chowasz się w bezpiecznej kryjówce, bojąc się z niej wyjść, ponieważ jesteś przekonany, że życie i inni ludzie cię rozczarują. Duch Koali mówi, że źle ulokowałeś swoją wiarę. Bieżące bezpieczeństwo, którego tak bardzo pragniesz, jest tymczasowe i właśnie przemija, ponieważ nic nie trwa wiecznie, a świat zewnętrzny nieustannie się zmienia. Odnajdź poczucie bezpieczeństwa, zawierzając duchowi, a on ześle na ciebie obfitość, która już należy do ciebie. Być może działasz powoli i ze zbytnią ostrożnością, bo nie wierzysz, że czeka cię w życiu coś więcej niż to, co już znasz. Zamknąłeś się w bezpiecznym miejscu, które nie ma ci już nic więcej do zaoferowania, ponieważ znasz je jak własną kieszeń, zapomniałeś, jak to jest odkrywać nowe rzeczy. Jesteś pesymistą, przekonanym, że nic dobrego cię już nie spotka. Koala przypomina, że zadbanie o siebie pomoże ci odzyskać siłę, byś mógł znów wyjść na świat, wierząc, że radość, jaką chce ofiarować ci duch, nie ma granic. Bądź dla siebie dobry i odnów więź z duchem, aby odzyskać wiarę w to, co jest jeszcze niewidoczne dla oczu. Tutaj mam wrażenie, Kasiu, że się harmonizujesz w pewien sposób, tak? Czyli harmonizujesz się, wychodzisz z kryjówki. Zaczynasz wychodzić z kryjówki, zaczynasz ufać sobie bardziej, zaczynasz ufać światu bardziej. Uczysz się sięgać po to, czego chcesz, może z większą odwagą, ale jest w tobie też dużo więcej otwartości, albo jesteś zachęcana do takiej otwartości na świat. Bo ja mam takie teraz odczucie, że ty wychodzisz do przestrzeni, tak jakbyś wychodziła z domu na zewnątrz i jest w tobie takie, wiesz, jak się wychodzi i świeci słońce tak po raz pierwszy, na przykład po długiej zimie, to zamykamy oczy i tak to słońce wdychamy w siebie. Coś takiego czuję, jakbyś tak oddychała tym słońcem, tą przestrzenią, z taką ufnością, że wszystko jest okej, że ty też oddajesz to światu i ufasz temu procesowi. To nie jest tak, że ty oddajesz swoją odpowiedzialność światu. Nie. Tu jest taka nauka pewnego balansu, zachowania balansu pomiędzy twoimi działaniami, twoją mocą, a odpuszczeniem i robieniem przestrzeni dla świata. Czyli tutaj uczysz się takiej współpracy, czy raczej integrujesz to, czym to dla ciebie jest. No i na koniec jeszcze wyciągamy kartę. Self-reflection i bądź ciekawa na temat swojej własnej natury. Wybierz to, żeby się zwrócić ku sobie, do siebie, w ciszy i kontemplować to, kim i czym chcesz być i czego chcesz tak naprawdę. Im więcej o sobie wiesz, tym bardziej możesz sterować sobą w taki świadomy sposób. Wiesz, w co wierzysz i dlaczego, ale bądź równocześnie otwarta na rozwój nowych wierzeń i sposobów bycia. No super. No super. I to jest wszystko, Kasiu, co ja dla ciebie mam. Dziękuję ci jeszcze raz. Przesyłam ci moc uścisków. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.
Dobrze, a teraz przechodzimy do Alicji. Dzień dobry, Alicja. Alicja. Ja sobie tutaj tylko posegreguję karty. Dobrze, Alicja, twoje pytanie. Dzień dobry. Chciałabym wiedzieć, jaka jest aktualnie energia między mną a osobą, o której myślę. Pozdrawiam. Dobrze, Alicja, już sprawdzamy. Najpierw wyciągniemy zwierzątko dla ciebie. Pantera. Bardzo ładnie. Odzyskaj swoją moc i masz jeszcze nietoperza pod spodem. Odrodzenie jest pewne. Przeczytajmy tą panterę. Trzeba odwagi, by stawić czoła wyzwaniom. Duch pantery zdecydował się przyjść do ciebie właśnie teraz, by powiedzieć ci, że jesteś odważniejszy niż myślisz. Nadszedł czas, by zaryzykować i przybrać inny aspekt swojego jestestwa. Mów tak, jak nigdy wcześniej nie mówiłeś. Działaj tak, jak zawsze chciałeś działać. Lecz brakowało ci odwagi. Kochaj głęboko i bez lęku i przygotuj się na krążącą w ciele adrenalinę, gdy rozpoczniesz nowy rozdział jako nowa, odważniejsza i śmielsza wersja ciebie. Pantera mówi, że kończy się czas marzeń o tym, co chciałbyś osiągnąć. Nadchodzi chwila, w której powinieneś wykonać ten pierwszy odważny krok ku odzyskaniu swojej mocy i obudzeniu w sobie pantery. Twoja nowa tożsamość może z początku wydawać ci się obca, jednak masz w sobie wszystko, czego ci trzeba, a twoja dusza tego pragnie. Bądź odważny. Więc tutaj jesteś, Alicja, zachęcana do tego, żeby zacząć przekraczać swoje własne granice. Wychodzić ze strefy komfortu, robić rzeczy inaczej. Na tym właśnie polega rozwój. Dlatego my się tak tego boimy, bo to wymaga wychodzenia poza swoją strefę komfortu. Okay? Może tutaj, bo pytasz o relację, może trzeba w tej relacji zacząć myśleć inaczej, zacząć widzieć inaczej, przekraczać swoje granice, jeśli chodzi o postrzeganie, prawda? A to oczywiście wpłynie na działanie lub też niedziałanie. No i mamy nietoperza 36. To też przeczytamy. Kiedy coś dobiega końca, umarło, zostało odrzucone lub jest już ukończone i kompletne, stanowi to jednocześnie obietnicę nowego początku. Odrodzenie jest absolutnie pewne, podobnie jak to, że noc ustępuje pola świtowi, a nietoperz wyłania się z mroku łona jaskini. Duch nietoperza przyszedł do ciebie, by ci przypomnieć, że te ponowne narodziny to cud, ponieważ to, co miałeś najlepszego, a co musiałeś poświęcić na rzecz śmierci tego, co stare, jest wciąż obecny pod postacią nowego, cudownego życia, które właśnie teraz przyodlaka się w nową formę. Cud i magia odrodzenia dotyczy każdego aspektu twojego życia, w tym także odrodzenia wiary w to, że potrafisz nawiązać nowe, zdrowe relacje. Nietoperz przypomina, że znalazłeś się teraz na nieznanym terenie i możesz czuć się zagubiony. Musisz jednak zaufać, musisz, oczywiście w cudzysłowie, bo wszystko jest wyborem, pamiętaj, także nic nie musisz. Trzeba jednak zaufać, że twoja intuicja będzie ci dobrym przewodnikiem w procesie wydawania na świat czegoś nowego i nieznanego. Duch nietoperza słuchał cię zanurzony w mroku nocy. Słyszał wszystkie twoje nadzieje i marzenia, lęki i zmartwienia, a teraz zapewnia cię, że ta nowa wersja twojego marzenia, ten ruch od ciemności ku światłu, od zagubienia do odnalezienia oraz od śmierci ku odrodzeniu, wyda owoce, których sednem jest miłość. Nietoperz prosi, byś zawierzył, że to, co wydaje się umarłe, tak naprawdę zmienia jedynie swoją formę, by objawić się ponownie w jeszcze wspanialszej i mającej jeszcze większe znaczenie postaci. Jeśli czujesz, że błądzisz po omacku,
Wiedz, że wraz z nadejściem poranka wszystko zostanie ujawnione, ukazując się w nowej, właściwej dla Ciebie postaci. Czyli tutaj zdecydowanie w obydwu tych kartach jest mowa o tej nowej przestrzeni. Coś mogło się zagubić, może chodzi o tą relację, coś mogło się zagubić, ale ten potencjał cały czas jest w ukryciu, może wymaga pewnego poruszenia nim, może on jest w procesie manifestacji, ale to niekoniecznie musi chodzić tylko i wyłącznie o tą relację. Tutaj myślę, że te karty odnoszą się do Twojego życia i do procesu, w którym jesteś. Czyli jaka jest energia między mną a tą osobą? Może być też tak, że tutaj właśnie to wszystko jest w pewnym zawieszeniu, w pewnej ciemności. Jest ta niewiadoma, bo ona ma być. I tutaj uczymy się właśnie tego procesu zaufania do samego procesu, bo ja mam takie moje pierwsze odczucie jest, że tutaj coś się wyłania, tylko to jest niewidzialne. To się dzieje trochę poza zasięgiem, ok? Ale zobaczmy, co tutaj nam się pojawia. No, już pierwsza karta, która wypadła, to jest karta gwiazdy, czyli coś się uzdrawia. Coś się uzdrawia w tej relacji, czyli między Wami jest energia uzdrowienia w tym momencie. I tak jak mówię, ja tutaj Ciebie widzę taką stojącą w spokoju, w zaufaniu i wypatrującą trochę tego nowego potencjału. Ale to nie chodzi o to, żebyś Ty tak na to oczekiwała, bo jak my na to tak czekamy z takim naciskiem, to jest nacisk i to jest blokada i to jest kontrolowanie. Tutaj chodzi o to, żeby być w ufności, otworzyć się na ten potencjał, cokolwiek to oznacza. Między Wami jest w tym momencie uzdrowienie. I jeszcze tutaj chciała sobie wypaść karta ośmiu monet, która się schowała z powrotem. A osiem monet to jest praca. Więc ta energia między Wami pracuje, choć może jest to niewidoczne, ona jest w ruchu. Mam wrażenie, że ona nabiera też prędkości, szybkości z jakiegoś powodu. Może też być tak, że w tym momencie jakoś decydujecie na poziomach energetycznych, co chcecie z tym zrobić. Czy chcecie poświęcić temu swój czas? Cokolwiek to oznacza, no jest ta karta, o. Cokolwiek to oznacza. Może być, teraz trochę widzę to tak, że jesteście w takiej samej pozycji. To jest tak, jakbyście siedzieli naprzeciwko siebie w odległości i patrzyli w ten sam potencjał. Myślę, że łączycie się jakoś. Może telepatycznie, może myślowo, to jest oczywiście telepatia, czyli jakoś się ze sobą łączycie. Jaka jest energia tej osoby w tej relacji? Jest odchodzenie od czegoś. Tutaj jest odchodzenie od czegoś. Osiem kielichów to jest taki potencjał na wejście na nową ścieżkę, zostawienie tego, co już nie służy, odcięcie się od przeszłości, uleczenie ran, traum. I mamy kartę cesarzowej, czyli wejście w taką przestrzeń miłości bezwarunkowej i nieskończonego potencjału. Myślę, że ja u Was odczuwam energię lustra. Myślę, że to samo dzieje się u Ciebie. Od czego trzeba odejść, Alicjo? Jeszcze, od czego trzeba odejść? Jakiejś energii pokazujesz? Tutaj może być też ze strony tej drugiej osoby zakończenie, jak kończy się jakaś relacja być może. A Ty tutaj jeszcze poszukujesz harmonii i uzdrawiasz wewnętrzne dziecko.
To jest karta, która często mówi o dzieciństwie i o tym, co jeszcze tutaj się uzdrawia, czyli się pojawiasz w harmonii i masz bardzo dużo ufności, może jeśli chodzi o tą relację. Patrzysz na tą relację i na jej możliwość, albo jesteś do tego zachęcana z innego poziomu, z poziomu spokoju, ufności i harmonii. Ok? Ja widzę tutaj potencjał. Tu jest dużo takiej delikatności, łagodności. I czuję, że tak jakbyście się komunikowali na odległość. Tak jakbyście obydwoje byli w takiej energii wyciszenia w tym momencie. To jest to, co ja czuję. Tak jakbyście byli obydwoje w takiej energii wyciszenia, zagłębiania się w siebie i w tej ciszy coś się wyłania i myślę, że wkrótce nastąpi jakiś przełom. To jest tak, jakby się tutaj zapalał nowy ogień, cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza. Ktoś może tutaj wykonać jakiś ruch. Ważne jest, żeby wejść w swoją moc. Jeszcze tutaj jest uzdrowienie, to jeszcze może potrwać chwilę, to jest jeszcze uzdrowienie, przełamywanie swojego sposobu myślenia, swojego sposobu funkcjonowania, ale myślę, że też jest potencjał na manifestację może ponownego spotkania, może, a jeśli nawet nie takie fizyczne spotkanie, to pojednanie, bo trzy kielichy to jest pojednanie, czyli może dojść do takiego energetycznego pojednania, uwolnienia się od tego, co wisi między wami w taki sposób blokujący. I jak to się uwalnia, to uwalnia się równocześnie potencjał. Czyli uwolnienie tej blokady uwalnia również potencjał. A ja potencjał tutaj czuję. Zresztą chciałam zapytać, ale już nie będę pytać, jaki będzie rezultat tego. Tutaj jest szansa na jakiś nowy początek. Odrodzenie pasji, otwarcie się może na nową relację. I jeśli nie razem, choć ja czuję tu potencjał na to, na stworzenie czegoś z innego poziomu, ale to jest też w pewien sposób uwarunkowane tym osobistym uwolnieniem się również od tej relacji, ok? Odzależnieniem się. I to wtedy przynosi tą nową energię na spełnienie. No i to jest wszystko, co ja dla Ciebie... Albo poczekaj, Alice, jeszcze wyciągnę sobie tutaj kartę. Self-love, czyli masz miłość do siebie, numer 6. Miłość do siebie jest konieczna. Moc, czy umocnienie siebie zaczyna się od wewnątrz. Nie porównuj siebie do innych. Zacznij zmianę ze skupieniem się na miłości do siebie. Także tutaj jesteś zachęcana do tego, żeby może zacząć kochać siebie, ale ja mam wrażenie, że Ty już się tego uczyłaś. Może to nie jest jeszcze w Tobie jakoś tak wykształcone, może nie do końca pojmujesz jeszcze, czym ta miłość do siebie jest, ale myślę, że Ty jesteś już w tym procesie i zaczynasz widzieć swoje piękno. Także widz, dostrzegaj swoje piękno, nie tylko to fizyczne, wszystko, czym jesteś. Wszystko, czym jesteś, na poziomie duchowym, uczuciowym i mentalnym.
I z tym Cię zostawiam. Alicja, dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę. Przesyłam pozdrowienia, do usłyszenia. I teraz przechodzimy do Luizy. Dzień dobry, Luiza. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pytanie. Czy powinnam być w związku z kimś, czy powinnam być sama? Co jest mi pisane w relacjach partnerskich? Dobrze. Przede wszystkim, Luiza, nic nie powinnaś. Pamiętaj, że to jest Twój wybór. Najpierw wyciągamy zwierzątko. Jakie zwierzątko Ci towarzyszy? No i masz kolibra. Bądź tu i teraz. I dostrzeż miłość wszędzie wokół. Jesteś zachęcana do tego, żeby się rozradować, żeby troszkę wyjść z takiego stanu, ja wiem, że to może nie być łatwe, ale wyjść z takiego stanu zawieszenia i koncentrowania się może i na tej miłości takiej partnerskiej, i na tych osobach, które jakoś zakłócają Twoją głowę w taki czy w inny sposób. Trochę się zdekoncentrować, jeśli o to chodzi, i poszukać dla siebie radości, takiej przestrzeni radości. Co Tobie sprawia przyjemność? Co Tobie sprawia radość? Trochę pożyć tym. I na chwilę odsunąć, mam wrażenie, to, co zajmuje Twoją głowę, Twoje serce, Twoją przestrzeń w taki sposób zakłócający. Ja myślę, że na chwilę trzeba to odsunąć, zdystansować się do tego i poszukać takiej radości w sobie. Czytamy kolibra. Skrzydełka kolibra poruszają się tak szybko, że gdy pije nektar z kwiatów, wydaje się zawisać w pozornym bezruchu. Odwiedziny ducha kolibra to przypomnienie, że piękno i słodycz życia istnieją teraz, wiecznie w bezczasowej teraźniejszości. Właśnie tu i teraz stajesz się osobą, jaką chcesz być, by móc doświadczać tego, czego pragniesz doświadczyć. Skup całą swoją energię na kwiecie przed sobą. To, czego pragniesz, będzie Ci dane. Tak kwitnące kwiaty są wszędzie wokół Ciebie. Wybór może oszałamiać. Kolibr mówi, że nie musisz szukać czegoś lepszego, ponieważ wszystko, czego pragniesz i potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Uświadomisz to sobie, gdy się zatrzymasz i poczujesz łączność z duchem, czyli wyższą jaźnią, Bogiem, Wszechświatem, który kocha Cię bezwarunkowo i zawsze się o Ciebie troszczy. Czyli tutaj jest taki przekaz, że właśnie być tu i teraz. My często, jak jesteśmy gdzieś w swoim zagmatwaniu, to nie dostrzegamy tego, co jest wokół nas. Kto jest wokół nas, co jest wokół nas, że świat wokół nas jest piękny. Gubimy to trochę i tutaj jesteś zachęcana do tego, żeby to dostrzec, żeby wyrazić za to wdzięczność, bo też ta energia z teraz kreuje przyszłość. Więc im więcej tej radości teraz, tym więcej tego w przyszłości. Jeszcze zobaczmy tego słowika, bo mnie zaciekawił, 54. Duch słowika. Spowity mrokiem nocy duch słowika wyśpiewuje pieśń miłości i nadziei, przypominając Ci, że niedługo nadejdzie świt i znów wzejdzie słońce. Jesteś bardzo kochany. Pieśń słowika otwiera Ci oczy, wzywając, byś wzniósł się na wyższy poziom samoświadomości i umocnił więź ze światłością. Tak, cień i mrok istnieją naprawdę, lecz miłość i pomyślność są wszędzie, nawet w rzekomej pustce kosmosu, w ciemności i bezgwiezdnej nocy. Wsłuchaj się w przysłanie pieśni, pozwalając, by muzyka słowika przypomniała Ci, że miłość otacza Cię ze wszystkich stron. Poczuj ją i uwierz, że światłość dnia jutrzejszego odnowi Twoją umiejętność dostrzegania miłości i obfitości, nawet w tych miejscach, które wydają się puste. Wkrótce doznasz oświecenia. No właśnie, trochę podobny przekaz, coś tutaj się uzdrawia, albo uzdrowienie jest potrzebne, albo trzeba się otworzyć na uzdrowienie.
Teraz może być trudny czas dla Ciebie. Jeżeli tak jest, Luiza, to otworzyć się na to. Niech to przepłynie, niech to przejdzie, niech to wyjdzie z Ciebie, niech to się wszystko uzdrowi. Ok? I pamiętaj, że magia działa przez Ciebie. Czyli otworzyć się na to, co kochasz, otworzyć się na siebie, ale również tutaj odczuwam uzdrawianie, czyli jeżeli jakieś emocje chcą z Ciebie wyjść, pozwolić sobie na to, zobaczyć, że one są, że pojawia się taka czy inna emocja, że pojawia się na przykład gniew, złość, poczucie niesprawiedliwości, może jakaś zazdrość, ale może pojawiają się też pozytywne emocje. Pozwolić na to, żeby one przepływały. Nie zatrzymywać ich, nie skupiać się na tym, ale niech one sobie płyną. Dobra. Czy powinnam być w związku czy z kimś? Myślę, że manifestuje się teraz dla Ciebie nowy początek i otwórz się na to, czym to ma być. Czyli nie kontroluj. Możesz to komunikować światu. Jeżeli nie wiesz, to myślę, że to też jest ok. Pozwól w pewnym sensie światu pokazać Ci, czego chcesz, czyli samej sobie pokazać, czego chcesz. Bo świat pokazuje Ci tylko to, co pochodzi od Ciebie, czyli najpierw, niezależnie od tego, czy będziesz w relacji, czy nie, warto popracować nad swoją mocą, czyli dostrzec siebie, dostrzec, kim jesteś, dostrzec swoją wartość. Nie chodzi tylko i wyłącznie o fizyczność, o wszystko, co sobą reprezentujesz. Poczuć w sobie siebie samą. Pokochać siebie, ok? Tutaj mi się pokazuje król kielichów, więc mam wrażenie, że miłość będzie, to może być ktoś pod znaku wody, rak, skorpion, ryby, ale niekoniecznie to musi być znak zodiaku. Mówimy często o energii. Starać się pracować z podświadomością, z podświadomymi wzorcami, bo tutaj tworzy się nowa wizja w miłości. Z poziomu, chcę powiedzieć, świadomego. Tak. Najpierw trzeba wzmocnić siebie. To jest bardzo ważne. Wiem, kim jestem. Jak Ty będziesz wiedzieć, kim jesteś, to też to przyciągasz. Ok? I tutaj 9 monet pokazuje mi energię singla. Więc może w tym momencie, na teraz, ta energia jest Ci potrzebna. Bycie ze sobą, ale tak świadomie. Rozpoznawanie tego, kim jesteś. Odkrywanie Twojego potencjału. Wzmacnianie siebie. Czyli takie skoncentrowanie się trochę na sobie może być pomocne w najbliższym czasie. Ok? Bo tutaj trzeba pozamykać pewne rozdziały, a czasem bycie w relacji to blokuje. Coś tu trzeba zamknąć i otworzyć się, jak to się oczyści. Teraz, Luiza, jeżeli Ty jesteś z kimś, to bycie sama ze sobą nie musi oznaczać odejście. Może oznaczać odsunięcie się na chwilę. Zrobienie sobie przestrzeni po to, żebyś mogła przyjrzeć się sobie i temu, co jest w Tobie, bo coś tutaj chce się uzdrowić. Kończysz jakiś rozdział, 10 mieczy i będziesz się otwierać na coś nowego. I to może być ja tutaj odczuwam nowa przestrzeń. Myślę, że będzie miłość. To jest nowa przestrzeń. Ty najpierw musisz, w cudzysłowie, się nauczyć przyjmować dla siebie po to, żebyś mogła się tym dzielić z kimś innym. Myślę, że jest Ci potrzebny czas, żeby się zrównoważyć. I to już w zależności od tego, czy jesteś z kimś, czy nie,
dać sobie tą przestrzeń, pozwolić sobie na to, nie kłócić się z tym, bo w tym zamanifestuje się takie otwarcie się na obfitość od świata. Idzie w Twoją stronę nowa energia. Myślę, że tutaj też uczysz się przyjmowania i trochę jakby pracować z tym, ale też nie naciskać. Być w tej energii takiej pewnej wolności, pewnego odpuszczenia i ufności. I myślę, że to pomoże Ci w manifestacji jakiejś relacji. Mamy tutaj dwa kielichy, czyli jest taka relacja oparta na przyjaźni, na wzajemnym zrozumieniu, na wspólnych celach. I to ma szansę na długoterminowość, na coś trwałego. I to będzie albo ktoś nowy, albo tutaj no, manifestujesz powrót kogoś. Jeżeli jesteś z kimś, że tak powiem, w konflikcie, to to się uzdrawia. Tylko trzeba dać temu przestrzeń. Więc ja bym powiedziała, Luiza, że pozwolić sobie na bycie ze sobą, bo w tym zamanifestuje się relacja. Ok? Nie zamykać się. I tu jest dużo, tu jest nowy początek i jest w tym spełnienie. Mamy kartę Słońca, czyli coś tutaj się manifestuje. I ja mam wrażenie, że manifestuje się relacja. Do maja następnego roku, chcę powiedzieć. To jest piękna relacja. To może być ktoś spod znaku wody lub ziemi, choć nie ograniczam tego tylko i wyłącznie do tych znaków zodiaku. Bo to może być każdy znak mówimy o pewnej energii. Odczuwam tu dużo spokoju, opanowania, życzliwości, dobroci, lojalności. Ale ten czas ze sobą też jest ważny, więc albo ma być najpierw ten czas ze sobą, i później będzie się manifestować relacja, tak to będzie wyglądać. Chyba, że jesteś w relacji, to takie odsunięcie się, zdystansowanie się jest potrzebne, żeby zobaczyć jakąś prawdę, żeby odpuścić to, co nie służy, i wtedy ta relacja zamanifestuje się w nowy sposób. Ok? Jeszcze tutaj wyciągamy kartę. Dobra, czytamy. Najpierw masz tak, dziesiątka, czyli właśnie dociekliwość, takie rozróżnianie. Bądź uważna w swoich wyborach. Patrz z uważnością i oceniaj z mądrością. Tak obserwuj z mądrością. Może być coś trudnego do dostrzeżenia, to było zakryte, ale teraz zostanie Ci pokazane. Przeegzaminuj to, czyli coś Ci zostanie przekazane i może właśnie dlatego jest Ci potrzebny ten czas ze sobą, żeby można było to domknąć, bo to otworzy tą przestrzeń obfitości, a w tej przestrzeni obfitości pojawi się ta postać. I numer 31. Żyzność i obfitość powracają do Ciebie. Sprawy się poprawią. Rozpoczęło się wzrastanie. Trzymaj się swoich marzeń. Miej wiarę w swoje marzenia, ale nie chodzi o to, żeby naciskać, tylko być otwartym na to, co się manifestuje i w jaki sposób. I z tym Cię zostawiam, Luiza. Dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz. To jest już wszystko dla wszystkich. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za pytania. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.